Cześć i czołem w niedzielę. Dzisiaj przychodzę do Was w delikatnie innej odsłonie. Mam nadzieję, że też Wam się w niej spodobam. I dodatkowo, jak widzicie, tutaj mam słuchawkę, bo chcę spróbować mówić do Was przez mikrofon w słuchawkach. Mam nadzieję, że to polepszy dźwięk, żeby nie było takich problemów, jak niektórzy mają. Tak więc zobaczymy, testujemy. I dzisiaj do Was przychodzimy z odcinkiem Nasi ulubieńcy. To są moi ulubieńcy wszechczasów. To są książki niezmienne, które mnie w sobie rozkochały, zostawiły pewną pustkę, niektóre miejsca wypełniły i myślę, że już zawsze ze mną zostaną. Na pewno z czasem będę to aktualizować i ogólnie lista byłaby o wiele dłuższa. Ale na razie staniemy na tej złotej, miało być 5, jest 7. Tak więc moja złota siódemka. Cieszcie się, że nie wybrałam dziesiątki, bo naprawdę bym miała z czego wybierać. No i zabiorę Was w taką sentymentalną podróż. Pójdziemy chronologicznie nad tymi książkami, czyli po kolei jak to było z moim czytaniem, mniej więcej też Wam powiem. No i dlaczego akurat te książki mnie w sobie rozkochały? Co mają w sobie takiego wyjątkowego? Zaraz Wam opowiem. Zacznijmy od mojej pierwszej miłości. Jest to Harry Potter. Ogólnie kocham wszystkie części, ale jednak największy sentyment i największym uczuciem darzę właśnie Harry Potter i więzień Azkabanu. Chyba jako tako nie muszę Wam przedstawiać historii Harry'ego Pottera. Większość kojarzy albo książki, albo chociażby filmy, bo wiem, że nie każdy czytał książki, ale myślę, że większość na pewno oglądała filmy. Tak więc dlaczego Harry Potter i więzień Azkabanu? Dla mnie jest to najbardziej wyjątkowa książka, ponieważ w tej części Harry dostaje najwięcej nadziei chyba w całym swoim życiu. Po tym jak stracił rodziców, okazuje się, że jednak jego ojciec chrzestny żyje. Fakt faktem jest zbiegłym więźniem i został posądzony o morderstwo jego rodziców. Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, co jak pod koniec książki Harry rozmawia z Syriuszem, jak Syriusz rozbudza nadzieję Harry'ego na lepsze jutro, na to, że będzie miał rodzinę, na to, że będzie miał kochający dom. I ja w ogóle uwielbiam postać Syriusza. Troszeczkę mi brakuje jakby większej ilości scen z Syriuszem w książce, a w filmie to już w ogóle. Jednak nawet te skraweczki, które dostajemy od autorki, po prostu spowodowały to, że absolutną miłością pokochałam Syriusza i to jest moja ulubiona część z całej serii. Jak widzicie, ona już jest też trochę zmęczona. Dodatkowo ja też swojego czasu, jak premierę w Empikach miały książki właśnie Harry'ego Pottera, to były to wielkie wydarzenia, były to nocne premiery. Ja pamiętam właśnie, jak mama zabierała mnie z siostrą w noc na te premiery, bo one były gdzieś tak o 12 w nocy, o 11:30, coś koło tego. I szliśmy z moim wujkiem przez całe miasto zimą, bo to najczęściej te premiery były zimą, jak dobrze pamiętam, no to było coś magicznego, tak więc mam tak wiele wspomnień. Jeszcze pamiętam, jak mama mi pozwoliła tą część czytać w nocy, czy jak wracałyśmy z zakupu tej części, ja już mogłam w nocy, idąc przy światłach latarni, czytać tą książkę, mama mnie trzymała za ramię, żebym nie potknęła się, czy nie przewróciła w nocy w tych zaspach na tym lodzie, bo wtedy były prawdziwe zimy. Tak więc no tak, mam ogromny sentyment do Harry'ego Pottera i myślę, że większość z nas też. Tak więc to była taka pierwsza powieść fantastyczna, która rozbudziła moje serce. Powiem Wam, że tak naprawdę rozmawianie i opisywanie swoich ulubionych książek wychodzi mi najgorzej. Naprawdę wychodzi mi to najgorzej. Nie wiem dlaczego, ponieważ ja potrafię powiedzieć na przykład mężowi coś sensownego o tych książkach, ale jak przychodzę tutaj, to po prostu, no nie wiem, brakuje mi słów i jedyne co jestem w stanie powiedzieć, to po prostu: Jezu, czytaj tato, bo to jest świetne. Ale dzisiaj się postaram. Może coś sensownego mi z tego wyjdzie, mam nadzieję i sięgniecie po którąś z tych książek, będzie mi naprawdę bardzo miło, bo to są naprawdę, naprawdę świetne pozycje. I może zaczniemy od czegoś, czego nie mam przy sobie, bo oczywiście ma tą książkę Martyna, bo jej dałam i ona Wam gdzieś tutaj, nie wiem gdzie tu będzie miejsce obok mnie, Wam wklei okładkę. I chodzi tutaj o Dom Soli i Łez. Słuchajcie, to co ze mną zrobiła ta książka, ja po prostu miałam takie... Jezus Maryjo! Naprawdę. To jest w ogóle
pozycja w kręgu retellingu. To jest retelling, o ile się nie mylę, baśni braci Grimm pod tytułem 12 stańcowanych pantofelków, czy jakoś tak, mogę się mylić, ale wiedzieli, o co chodzi. Może pokrótce o fabule. Mamy tutaj właśnie 12 sióstr, na których teoretycznie ciąży klątwa i one co jakiś czas po prostu umierają. No i oczywiście od najstarszej do najmłodszej i wtedy, no wiadomo, każda z kolei, no już wie, że teoretyczny jej koniec nadchodzi. I poznajemy naszą główną bohaterkę w momencie, w którym uczestniczy właśnie w pogrzebie swojej starszej siostry. Mieszkają one wszystkie w wielkim domu, można to nazwać w sumie nawet zamkiem. Mieszkają one ze swoim tatą w wielkim domu w nadmorskiej miejscowości. No i co ja mogę powiedzieć? No jest naprawdę w tej książce cudowny klimat. Totalnie baśniowy. Naprawdę ja się czułam, jakbym czytała no właśnie taką typową baśń, troszkę bardziej współczesną. Ale Boże, co tam się dzieje później? Bo oczywiście, wiecie, w ogóle nasza główna bohaterka jakby wszczyna swoje, powiedzmy, że śledztwo, ale w sumie nie można tego nazwać śledztwem. Po prostu ona chce się dowiedzieć, co się stało z jej właśnie starszą siostrą, naprawdę dociec tego, co no właśnie, co tak naprawdę się stało. I właśnie ona wszczyna to śledztwo, śledzimy jej losy i słuchajcie, dochodzimy po prostu do takiego momentu, w którym jest 50 plot twistów w jednym momencie, człowiek w ogóle nie wie, o co tam chodzi, nie wiemy, co jest prawdą, co jest jakimś, nie wiem, snem na jawie, czy wytworem wyobraźni naszym, czy tej naszej głównej bohaterki. No, nie wiemy, komu ufać. Czy temu, co nam się wydaje, co jej się wydaje albo nie wydaje, co ona przeżywa. Kurczę, no to jest tak pogmatwana książka, tak zawiła, no... O matko, no musicie ją przeczytać, bo widzicie, że ja po prostu nie potrafię o niej powiedzieć nic sensownego. No świetne, no świetna pozycja. Ja normalnie zbierałam szczenę z podłogi i naprawdę żałuję, że ta książka nie jest bardziej popularna, bo to jest no cudo. Cudo, naprawdę przeczytajcie, jeżeli lubicie takie mroczniejsze, baśniowe, troszeczkę creepy klimaty, bo tam momentami też jest takie... No, że ja taka właśnie trochę boi dupa, byłam takie, a co ja zrobię w nocy, nie? Jak będę chciała wyjść z sypialni. Także tak, naprawdę, naprawdę cudowna pozycja, bardzo Wam polecam. I tyle, może skończmy to gadanie, bo już widzę, że coraz mniej sensu to ma i coraz bardziej się ekscytuję, ale myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Także tak, Dom Soli i Łez. Kolejną moją propozycją jest Szeptem. Ogólnie to cała seria, ale chyba najbardziej lubię pierwszy tom. Becky Fitzpatrick. To było moje pierwsze spotkanie z aniołami, w ogóle z taką miłością człowiek-anioł. Tak więc to było dla mnie wow. Tu mamy Norę i Patcha. Patch to prawdziwy przystojniak, charyzmatyczny, taki bad boy. No i mamy Norę, kujonkę, która też nie należy do takich grzecznych dziewczyn. Tak więc... Bardzo, bardzo długo została we mnie ta książka. Po prostu z każdym kolejnym tomem pochłaniałam to coraz bardziej rozemocjonowana. Tak więc szczerze Wam polecam, bo mimo tego, że mam tyle lat, ile mam, to chyba niedługo wrócę do tej serii, bo to był naprawdę przemile spędzony czas. I myślę, że teraz nawet docenię to jeszcze bardziej, bo wiecie, wtedy po prostu byłam tak... nakręcona tym wszystkim, tym pierwszym spotkaniem, tym, co się tam działo, bo tam akcja jest naprawdę fajna. Oczywiście momentami na pewno Nora będzie Was irytować, to jej postrzeganie świata i tak dalej, ale halo, tutaj mamy nastolatkę, tutaj mamy licealistkę, tak więc no, nie oczekujmy wielkich rozmyślań albo przechodzenia do czegokolwiek, do porządku dziennego, bo przypomnijmy sobie, jak my mieliśmy naście lat, to też lekko nie było. Tak więc naprawdę fantastyczna powieść. Czytałam też Upadli, tam też motywem głównym właśnie są aniołowie i powiem Wam, że zdecydowanie mniej się bawiłam, mniej mi się podobała ta książka, więc jeżeli chodzi o takich faworytów anielskich, dla mnie Szeptem wygrywa bezkonkurencyjnie. I tutaj mam też dla Was chyba najmniej promowaną jak na tamte czasy książkę, jak dobrze kojarzę, Klątwa Tygrysa. Tutaj mamy historię dziewczyny i dwóch braci. I tutaj, co mi się najbardziej podobało, to to, jak jesteśmy wprowadzani w świat i kulturę Indii. Tak więc tam te wszystkie przypowieści, religie, bóstwa, fantastycznie jest to zrobione.
Naprawdę Wam polecam, jeżeli interesujecie się tym tematem. Ja w tamtym czasie bardzo się interesowałam i bardzo mi się podobała ta książka. Tak więc mamy tutaj historię dwóch braci, jednej dziewczyny, która oczywiście rozkochuje sobie w tej braci. Jednak to też nie jest jakoś tak źle przedstawione, czy ona przegina. Nie, jak dobrze kojarzę, to nawet jest to smacznie napisane, tak więc to też mi się podobało. No i tak jak nazwa wskazuje, ci chłopcy są przeklęci i zmieniają się w tygrysy. I mamy tutaj właśnie też super przedstawioną kulturę Indii, ponieważ są to książęta hinduscy. Tak więc naprawdę jesteśmy zabierani w głąb Indii. Przeżywamy wiele przygód, ponieważ jest to czterotomowa seria, tak więc autorka ma tam co pisać, ma to jak przedstawiać. I bardzo mi się podobała wtedy też ta akcja, bo ona rzeczywiście nie była jakaś taka prostolinijna, tylko w miarę zawiła, przynajmniej dla mnie, jak na tamte lata. I też na pewno z chęcią wróciłabym do tej serii. Tak więc jeżeli lubicie, interesujecie się kulturą Indii, albo chcielibyście ją poznać w naprawdę fajny, ciekawy sposób i przeżywać fajne przygody, to naprawdę Wam polecam. Tym bardziej, że bracia są zupełnie różni od siebie i tutaj też dziewczyna jest kujonką i ma trochę oleju w głowie. Tak więc no u mnie raczej nie zobaczycie jakichś takich mimost dziwnych dziewczyn. Raczej nie, no. No dobra, może ja jestem dziwna, ale moje bohaterki aż tak nie. Tak więc polecam Wam ją, bo to była naprawdę fajna podróż i za nic w świecie bym nie sprzedała tych książek. One już są takie pożółkłe, zniszczone. A do książki przekonało mnie też to, że z tego co czytałam, to autorka sama wydała tą książkę, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale to tam się zaczęło i dopiero po tym jak ona ją wydała, to inne wydawnictwa ją chciały. Tak więc spodobało mi się to, że autorka walczyła mimo wszystko o spełnienie swoich marzeń i to jej się udało. Jest to przetłumaczone na tyle języków. Tak więc bierzcie się do czytania. Okej, okay, następną moją pozycją, i tutaj troszeczkę oszukam, bo nie jest to jedna książka, a cała trylogia, czyli trylogia Zimowej Nocy, rozpoczynająca się od Niedźwiedzia i Słowika właśnie. Dalszych części nie mam, bo Maję Martyna, bo słuchajcie, ona też się zakochała w Niedźwiedziu i Słowiku, będzie ją kontynuować. Wydaje mi się, że właśnie w tym momencie chyba zaczyna Dziewczynę Zwierzy, czyli drugi tom. I tutaj też mamy pozycję takim właśnie klimatem baśniowym, rosyjskim, słowiańskim, ojej, dobra, bo ja już znowu Boże Święty. Zaczynamy w momencie, w którym jest opowiadana legenda. Tutaj mamy legendę o Morozce, którego później również poznajemy. Nie wydaje mi się, żeby to był spoiler, bo chyba już wszyscy o tym wiemy. I tak, ja tak patrzę, bo ta okładka jest przepiękna, no. Powiedzcie sami. Okej. W pierwszym tomie poznajemy rodzinę naszej głównej bohaterki, czyli Wasylisy Pietrowny, w momencie, w którym Wasylisa jeszcze nie przyszła na świat. Także naszej Wasi jeszcze tutaj nie ma, ale jest to dosłownie tylko jeden rozdział, który przeżywamy bez tej cudownej dziewczyny. I tak, i właśnie drugi rozdział już jest w momencie, gdy Wasia już jest z nami i ma tam bodajże 6 lat, o ile się nie mylę. Jej mama niestety zmarła przy porodzie. Wasia mieszka właśnie jeszcze oprócz taty ze swoim rodzeństwem i z Dunią, swoją opiekunką. Traktuje ją oczywiście jak babcię. I tak, Wasia jest takim dość dzikuskiem, dzikim dzieckiem, lubi spędzać czas w lesie. Takie dosyć mają z nią kłopoty, bo wiecie, ciągle jej szukają, ona przez cały czas w tym lesie siedzi, ale do brzegu. Występują tutaj również takie stworki jak domowiki, rusałki, północnica, tylko ona będzie w późniejszych tomach, ale w każdym razie wiemy o co chodzi. No i te stworki. Czy ja je mogę nazywać stworkami? Nie wiem, czy ja je mogę nazywać stworkami. Dobra, domowymi duchami tutaj tak jest napisane. Mamy tutaj takie właśnie domowe duszki, czyli domowiki, które boją się, że po prostu ludzie przestaną w nie wierzyć, bo już jest bardzo mało osób, które właśnie w nie wierzą, które je widzą, które zostawiają im chleb, mleko i wiecie, tak jak ludzie teraz zostawiają ciasteczka i mleko dla Mikołaja, nie wiem o co chodzi, to jest ten sam klimat. Ale nasza Wasia właśnie widzi wszystkie te stworki, wszystkie te domowe duszki, no i ona chce zrobić wszystko, żeby właśnie ludzie o nich nie zapomnieli. No i to jest w sumie główny wątek, słuchajcie, no... Nie chcę Wam więcej opowiadać, bo ja nie wiedziałam o tej książce naprawdę kompletnie nic. I naprawdę wtedy mi się ją tak dobrze czytało. Początek jest taki powolny, dosyć leniwy.
spokojny. Powiedzmy, 200 strony mamy takie typowe wprowadzenie w historię, w zapoznanie się z bohaterami, zapoznanie się z tym światem, właśnie z tymi naszymi domowymi duszkami. Pokazuje nam tutaj pani Arden, o co w ogóle tutaj chodzi. Znaczy nie, w sumie to ona nam nie pokazuje na początku, o co tutaj chodzi. Tego się dopiero dowiadujemy po połowie książki. No, to jest, o Jezu, a warsztat pisarski tutaj to już w ogóle jest, no, przepięknie, bajkowo. No, płynie się przez tą książkę, cudownie się to czyta, to jest naprawdę świetnie spędzony czas. Pokochacie tych bohaterów, naprawdę, obiecuję wam. Nie chcę wam więcej mówić, myślę, że Martyna w podsumowaniu miesiąca opowie wam o tej książce troszeczkę ładniej. Kolejną moją propozycją jest Fit Miri Grant. To było moje pierwsze spotkanie z zombiakami i jakże wybitne, naprawdę zarąbiste. Akcja tu jest taka, te wszystkie zawiłości polityczne, bo mamy tutaj rodzeństwo, które jest reporterami, dziennikarzami. Tak więc mamy tam postapokaliptyczny świat, który już sobie radzi w tej apokalipsie. To nie jest tak, że ludzie na nowo walczą o to, by przetrwać. Nie, ludzie przetrwali. I tu jest pokazane, jak żyją w tych czasach, jak próbują się pozbyć tych zombiaków, jak próbują sobie radzić. Tak więc dodatkowo to rodzeństwo prowadzi bloga, tak bardziej to są bardziej tacy dziennikarze internetowi. Tak więc to mi się też podobało, bo jak na tamte czasy, to jest wydanie z 2012 roku, tak więc 8 lat temu, to naprawdę to wszystko nie było aż tak rozwinięte, to wszystko dopiero raczkowało, jeżeli chodzi o internet. Więc ta książka to było dla mnie prawdziwe wow i zmiotło mnie z nóg, a te akcje, ja wam mówię, naprawdę, ja nie wiedziałam momentami, co się dzieje, ja po prostu biegłam do mamy i mamo, posłuchaj, oni to, tamto i w ogóle, ja mówię, nie do uwierzenia, a zakończenia tych tomów, to, co się dzieje w środku akcji, jasna cholera. Tu już mamy dojrzalszych bohaterów. Oni mają coś około 20 lat, jak dobrze pamiętam. I jakoś tak. Tak więc tutaj już też jest zupełnie inny język. To jest też zupełnie inne postrzeganie świata. Jakby są zupełnie inne priorytety. Tak więc dla mnie ta książka też jest bezkonkurencyjna, bo naprawdę nie wiem, do czego bym ją miała porównać. Jest tak niesamowita, że przeczytajcie ją. Ja was proszę, Przegląd końca świata. Jest to trylogia, która naprawdę też z wami zostanie i myślę, że zdziwicie się w niejednym momencie. Okej, okay, i kolejna książka w sumie. A nie, nie pokażę ich razem. Pokażę je oddzielnie, bo tą przeczytałam jako pierwszą, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo od Taylor Jenkins Reid. Ta kobieta, ona po prostu, słuchajcie, ona pisze tak świetnie, naprawdę. Tu, w tym w przypadku tej książki również widziałam naprawdę malutko, bardzo mało nieprzychylnych opinii, a w sumie to nawet nie były nieprzychylne, co było takie, że spoko, nie? Spoko książka, ale nic takiego. Ale naprawdę większość to jest taka, że o kurczę, no tak jak ja, no widzicie, ja się po prostu ekscytuję, nie potrafię mówić, Matko Święta, ale okej, dobra, zacznijmy od fabuły. Poznajemy tutaj gwiazdy Hollywood, mamy tutaj właśnie Złote Lata Hollywood, poznajemy Evelyn Hugo. Pozwólcie, że ja będę mówić Hugo, bo ona była Kolumbijką, z tego co pamiętam, więc dobra, umówmy się, że ja po prostu będę mówić Hugo, bo tak mi jest wygodniej, tak mi się wydaje, że może i tak powinno być, chociaż wszyscy mówią Hugo. Jezus, nieważne, dobra. Mamy tu Evelyn Hugo, która jest właśnie aktorką, jedną z najpopularniejszych, czyli aktorką, powiedzmy, rangi Marilyn Monroe i Audrey Hepburn. Zaczynamy tu w momencie, w którym Evelyn ma bodajże już 70 lat, czy nawet więcej, wybaczcie, no ale konkretny wiek jakoś nie był po prostu priorytetem do zapamiętania dla mnie. Ale tak, Evelyn z całą swoją karierę jakby stroniła od wywiadów, teraz już u schyłku jakby swojego życia zdecydowała się zgłosić do gazety i zaproponować właśnie wywiad z samą sobą, jednak pod warunkiem, że ten wywiad przeprowadzi młoda dziennikarka Monique. No i oczywiście gazeta się zgadza. Monique przychodzi do domu Evelyn i tutaj zaczyna się cała akcja, ponieważ Evelyn proponuje Monique pewien układ, na który oczywiście dziewczyna idzie, absolutnie jej się nie dziwię. No i ona jej opowiada calutkie swoje życie, jak doszła w ogóle do tego miejsca, w którym się znalazła, jak tak naprawdę wyglądało jej życie, bo to, co tam mogliśmy czytać, znaczy no my nie mogliśmy,
można było przeczytać w gazetach o Evelyn, to tak naprawdę nie jest cała prawda. Masło maślane, zostawmy to. Okej, no i słuchajcie, właśnie zmierzamy z całą tą jej historią do bardzo zaskakującego zakończenia, które, no powiem wam, że ja się absolutnie tego nie spodziewałam. Nie wydaje mi się, żeby to było łatwe w ogóle do przewidzenia, także to jest wielki plus tej historii. A co jest moim zdaniem największym plusem w ogóle w książkach tej autorki? To są bohaterowie. Słuchajcie, to są bohaterowie z krwi i kości. Wy po prostu, no nie wierzycie, że ci ludzie nie istnieli. To są po prostu istniejący ludzie. Tu macie biografię Evelyn Hugo, która była świetną autorką. Boże! Która była świetną aktorką. I no, nie jesteście w stanie uwierzyć, że to się nie wydarzyło. Po prostu. Co oczywiście zaraz powiem przy kolejnej jej książce i na pewno już wszyscy wiedzą, o której książce będę mówiła. O tamtej powiem na szybko, no bo tam nie będzie co mówić w ogóle. Ale czytajcie Evelyn Hugo. Naprawdę jest to kawał dobrej historii, kawał świetnie zrobionej roboty przez panią Taylor Jenkins Reid. No, kobieta potrafi pisać i no naprawdę, wy jej wierzycie w każde słowo po prostu, które ona przelewa na papier, dosłownie. Świetna, świetna książka, ona ma tam 500 stron, ja ją słuchajcie przeczytałam w 2 dni, gdzie to dla mnie jest naprawdę bardzo, bardzo szybko. Nie powiem nic więcej, po prostu cudowna historia. Przeczytajcie ją, na pewno się zakochacie. Nie, dobra, no może nie na pewno, ale polubicie. Chociaż polubicie tą historię i na pewno będziecie zachęceni do przeczytania innych książek tej autorki. Ja jestem zakochana, no po uszy, po prostu, no po uszy. Ja ją czytałam już ponad rok temu i ta książka nadal we mnie siedzi i nadal pamiętam tych bohaterów. Naprawdę, no cudo. Po prostu cudo. I bardzo bym chciała, żeby Martyna również ją przeczytała. Ale czy przeczyta, no to już nie wiem. Kolejna moja propozycja i kolejny przystanek w sentymentalnej podróży są to Mroczne umysły Aleksandry Bracken. To w ogóle jest pierwsza książka, przy której słuchałam muzyki. Jeszcze pamiętam, że była taka aplikacja 8 Tracks. To była aplikacja ze Stanów Zjednoczonych i wystarczyło, że wpisało się nazwę książki po angielsku i jakie tam były playlisty. Mój Boże, jak ja płakałam, jak potem zablokowali tą aplikację na Europę. To uwierzcie mi, że ja specjalnie dla tej aplikacji kupiłam swojego pierwszego iPhone'a. Czyli chyba rozumiecie, jak bardzo byłam zdesperowana i jak bardzo tęskniłam za tą aplikacją. No, ale dobra, mówimy o książkach. Mroczne umysły bardzo wciągnęły mnie w siebie i to była rzeczywiście taka dość ciężka podróż jak na tamte czasy dla mnie, ponieważ nagle okazuje się, że masz nadprzyrodzone moce, wydają cię rodzice władzy, która chce zamknąć cię w obozie, dzielą cię na grupy ze względu na to, jakie masz umiejętności i zostajesz sam. Nagle myślisz, że nikt cię nie kocha, boisz się, że zaraz zginiesz i brakuje ci nadziei na wszystko. Tak więc tak, to jest chyba książka o tym, jak sami tworzymy potwory, zdecydowanie. Mimo wszystko bardzo mi się podobało to, jak autorka przedstawiła główną bohaterkę, że mamy tutaj kolejną silną dziewczynę, która dzięki przyjaźni, którą spotyka na swojej drodze przy tych wszystkich przykrych wydarzeniach, tylko ją wzmacnia i tylko ją buduje. Dodaje jej dodatkowo siły i skrzydeł. Myślę, że większość bądź niektórzy z Was kojarzą też film Mroczne umysły. Jest to delikatnie, no nie do końca im wyszedł ten film tak, jak bym chciała, jednak były chęci i to doceniam. Jeżeli chodzi o samą książkę, naprawdę fantastyczna młodzieżówka. Mam nadzieję, że znajdzie się na Waszych TBR-ach jak najszybciej. Z tego, co kojarzę, to są 3 podstawowe tomy i 1 lub 2 nowelki, tak więc jest też co czytać. Tam też się sporo dzieje, naprawdę. Nie ma ani chwili zatrzymania się, ciągle coś. Jak nie walka z systemem, to walka z samym sobą o to, żeby nie zgubić swojego człowieczeństwa i zrozumieć w końcu, dokąd dążymy, gdzie możemy się zatrzymać, gdzie powinniśmy się zatrzymać. Tak więc naprawdę polecam Wam tą książkę, jak chyba wszystkie. Jak już jesteśmy przy właśnie Taylor Jenkins Reid, to pokażę Wam Daisy Jones and the Six, która w tym roku po prostu podbiła Bookstagram, podbiła Booktube'a, podbiła serca po prostu milionów osób. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj historię właśnie Daisy Jones i zespołu The Six, którzy w pewnym momencie łączą swoje siły,
swoje piękne głosy, swoją po prostu swój talent i występują jako właśnie Daisy Jones and the Six. Książka jest napisana w formie wywiadu i słuchajcie, jak wy otworzycie tą książkę, przeczytacie pierwszy rozdział, to wiecie co zrobicie? Otworzycie Google'a i wpiszecie Daisy Jones. Daisy Jones and the Six. The Six. Jimmy, jak on, nie Jimmy, Jezu, co, ja już się gubię, słuchajcie, jak on się tam nazywał? Billy Dune. I słuchajcie, no nic wam po prostu nie wyskoczy, ale wy do końca po prostu będziecie przekonani, że ci ludzie żyli, że to jest autentyczny zespół, że będziecie mogli po prostu za chwilę posłuchać ich piosenek. No ale to nie jest prawda. Ale autentycznie, słuchajcie, ja się was pytałam na Instagramie, czy wy również zrobiliście to, co ja, czyli po otworzeniu książki i przeczytaniu pierwszej strony polecieliście po prostu googlować tych ludzi i ten zespół. I naprawdę byłam w większości, naprawdę byłam w większości. Także tak, pokażę wam jeszcze tutaj, jak wygląda pod obwolutą. Tutaj jest taka piękna miedziana, no cudowna. A tutaj nie wiem, czy to widać, bo nie wiem, jak tam światło, ale to jest właśnie taki piękny krem i błękit. Pięknie to wygląda, naprawdę. To jest wydanie jakieś tam amerykańskie, moje ulubione w każdym razie. My w Polsce mamy to tęczowe i powiem wam szczerze, że absolutnie nie jestem w stanie wybrać pomiędzy tom a tom. Nie wiem, która po prostu przypadła mi bardziej do gustu. Nie jestem w stanie porównać tych historii, one są obydwie genialne! Genialne, po prostu, no kocham je całym serduchem, ale wracając tutaj, też może powinnam powiedzieć, że ja ogólnie nie przepadam za motywem muzycznym w literaturze, a tutaj on absolutnie mi nie przeszkadzał, może dlatego, że on tak naprawdę nie przeważał. Tutaj przeważały relacje międzyludzkie i właśnie co jest też fajne, to właśnie ta forma wywiadu pokazała, jak ludzie, nie tylko tutaj, ale ogólnie w normalnym życiu, jak zapamiętujemy właśnie naszą przeszłość, że tak naprawdę, wiecie, jedno wydarzenie, kilka osób może mieć tak naprawdę po jakimś czasie zupełnie inne wspomnienia właśnie z tym wydarzeniem. Tutaj była też taka, no tutaj akurat nie ma znaczników, mam je w polskiej wersji, ale tutaj była właśnie jakaś na przykład taka sytuacja, że nie wiem, założyli się o $20, inna osoba za chwilę powiedziała, że oni się założyli o $50. Tutaj jest dowód, że ta osoba wygrała, że ta druga osoba wygrała, także tak samo miejsca koncertów również inaczej zapamiętywa. Także to jest bardzo fajny zabieg. Co jest też tutaj fajne? No Jezu, to jest wszystko fajne, więc co ja tutaj mam w ogóle mówić? Ale naprawdę ta forma wywiadu czyta się po pierwsze bardzo wygodnie, bardzo szybko, bo to jest tak jakbyście czytali po prostu sam dialog, nie? Także to jest naprawdę super. Mamy tutaj też mały plot twist na samym końcu. Powiem szczerze, że ten plot twist i ogólnie to zakończenie, może nie to, że do mnie nie trafiło, ale po prostu spodziewałam się czegoś troszeczkę innego, troszeczkę bardziej zaskakującego. No ale tak naprawdę to, co dała nam autorka, jest najbardziej prawdopodobne i najbardziej życiowe i no coś takiego po prostu jest najbardziej prawdopodobne, że wiecie, że mogło się zdarzyć w prawdziwym życiu. Także to jest w sumie też duży plus, mimo że nie byłam aż tak bardzo zaskoczona, jak na koniec Evelyn Hugo. No, kurczę, myślę, że tyle osób już mówiło o tej książce, że nie ma się co więcej opowiadać, ale naprawdę portrety psychologiczne tych ludzi, właśnie no, te ich relacje opisane, te śmieszne sytuacje, w ogóle no, to jak oni inaczej postrzegali inne rzeczy, jak oni to w ogóle odbierali, jeden odbierał to tak, drugi zupełnie inaczej. Świetne, naprawdę świetne. No tak samo, bohaterowie z krwi i kości, po prostu myślicie, że oni istnieli i uwierzcie mi, że ja nawet na koniec tej książki już wiedziałam, że to no, to nie jest prawdą, ale poszłam już drugi raz po prostu wygooglować i czego się dowiedziałam, bo dowiedziałam się tego od Nicoli z Bukami, że jest właśnie taka jedna piosenkarka właśnie z tamtego okresu lat 70., na której wzorowała się autorka przy tworzeniu postaci Daisy Jones. Jeżeli to znajdę, poszperam i to znajdę, podlinkuję wam po prostu, nie wiem, jakiś wywiad z tą kobietą albo jej nazwisko wam napiszę w opisie i będziecie mogli ją sobie zobaczyć i się przekonać, czy naprawdę tak sobie wyobrażaliście Daisy Jones. Ja powiem, że troszeczkę inaczej sobie ją wyobrażałam, ale faktycznie ona pasuje. Widać, że była tą inspiracją i wyszło to naprawdę, naprawdę cudownie. Coś jeszcze mogę powiedzieć na następny rok, o ile dobrze zapamiętałam, chociaż mogłam zapamiętać źle, ale w każdym razie na pewno kiedyś tam Amazon będzie wypuszczał serial na podstawie tej książki. Aktor, który został wybrany
do roli Billego, czyli wokalisty i lidera zespołu The Six. No powiem wam, że on mi pasuje po prostu idealnie. Szczerze powiem, że nie pamiętam jego nazwiska, ale to jest ten pan, który grał w Pretty Little Liars. Chyba tak. I on grał tam Ezrę. No, także on mi naprawdę mega pasuje do tej roli. I dobra, skończmy już, bo zaczynam z powrotem mówić bez sensu. Cudowna książka, przeczytajcie, naprawdę, będziecie się świetnie bawić, a jeżeli się nie będziecie świetnie bawić, to ja nie wiem. Ale no to naprawdę, no po prostu przeżywacie tą książkę razem z tymi ludźmi, którzy nie istnieją. Ale widzicie, ja mam po prostu ich tak... Oni mi się tak wryli w serducho i w głowę, że ja jestem przekonana, że oni żyją i oni są prawdziwi po prostu dla mnie i tyle. Okej, okay. Skończmy z Daisy Jones. Jak przeczytacie, to dajcie znać, chociaż myślę, że już większość w sumie tą książkę czytała. I tyle, już więcej nic nie mówię na jej temat, ale piękna jest ta okładka, naprawdę. Oczywiście nie mogło zabraknąć dworów, bo jak wiecie, ja kocham dwory, jest to już moja przedostatnia pozycja. Za co kocham dwory? Za dwory, za to, za Feyre, za Lysandę, za cały ten dwór nocy po prostu, za wszystkie postacie, za to, jak są wykreowane te postaci, za tą akcję. Jednak najbardziej kocham drugą część trylogii, bo zdecydowanie wtedy Feyre zdobywa taką najwięcej odwagi, najwięcej siły, robi się taka nieustraszona, poznaje swoją wartość, rozumie to wszystko. Tak więc... I to, co się dzieje między nią a Lysandem, to jest sztos, naprawdę, uwielbiam. Jak mam zastój czytelniczy, to od razu biorę się za dwory. Jak przeczytam dwory, to po prostu połykam już każdą książkę. I uwierzcie mi, zobaczcie, ile to jest znaczników. Ja już dwory chyba czytałam ze 4 razy, 3-4 razy autentycznie, bo ja naprawdę, tak kocham, mi się to w ogóle nie nudzi. Ja nadal przeżywam te same emocje, które przeżywałam czytając ją po raz pierwszy. Nawet nie wiem, czy za każdym kolejnym razem nie czyta mi się jej jeszcze lepiej, z tego względu, że jakby wiecie, no już jestem przygotowana na to, co tam będzie, więc mogę bardziej delektować się samym tym czytaniem, bo jak ja jestem taka rozemocjonowana, to ja po prostu przewracam te kartki i o Boże, co będzie dalej, co się dzieje i w ogóle. I ja wtedy nie zastanawiam się, nie mam nawet chwili na zastanowienie się nad całą historią i tym wszystkim, tylko przeżywam to, co się dzieje obecnie w danej chwili, w danej akcji. Tak więc, no, dwory nie każdy lubi, to jest chyba naprawdę książka, która dzieli czytelników, tak samo jak sama autorka. Tak jak Martyna wam powiedziała, przy dworach rzeczywiście te opisy są długie, rzeczywiście są rozbudowane, ale dla mnie to jest po prostu urocze. Tak więc jeżeli chcecie taką fajną, pełną akcji młodzieżówkę, retelling pięknej i bestii, to polecam wam ją, bo to w ogóle było moje pierwsze takie spotkanie z retellingiem, tym bardziej pięknej i bestii. I ja zawsze będę wracać do tych książek, naprawdę. Ja lubię panią Mas, tak więc jak mogłam wam nie polecić tej pozycji? Musiałam mieć czyste sumienie. Ostatnią moją pozycją są Mroczne dzieje Elizabeth Frankenstein, które ja mam tutaj w wersji zagranicznej w hardbacku i pokażę wam pod spodem, jak ona wygląda. Mam nadzieję, że to będzie widać, że ona ma tutaj takie tłoczone nożyczki. No daj po prostu. Chyba złoty napis, czy to dobrze pamiętam? Chyba złoty? Tak, złoty napis. Ta obwoluta jest taka piękna, mieniąca się. I słuchajcie, tutaj mamy retelling Frankensteina, ale opowiadany z perspektywy Elizabeth Lavenzy, czyli przyszłej żony naszego doktora Wiktora Frankensteina. Słuchajcie, jest to książka mroczna, dosyć powolna, a przede wszystkim początek jest dosyć powolny, co może zniechęcać, jednak wydaje mi się, że ten klimat, który moim zdaniem Kirsten White odwzorowała idealnie, jest naprawdę, no, cudo. Przez tą książkę ja po prostu płynęłam. Ja ją przeczytałam również w 2 dni. Ja normalnie miałam łzy w oczach, jak już wiedziałam, że to już jest koniec i ja zaraz ją skończę. I ja tak nie chciałam jej kończyć. Naprawdę, no ona jest mi tak, no nie wiem dlaczego. Ona, no nie wiem, no zawładnęła po prostu moim sercem i mam ochotę na retelling, nie na retelling, Boże Święty, na reread. I myślę, że go sobie zrobię w tym roku zimą, bo wydaje mi się, że zima to będzie cudowny czas na przeczytanie tej książki. Ja ją w tamtym roku czytałam w październiku, bo kupiłam ją właśnie na KTK i to był świetny wybór. Ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć o tej książce. No to jest po prostu, no, historia Frankensteina opowiadana przez jego żonę.
słuchajcie, no cóż można więcej powiedzieć. Klimat wiemy, jaki jest. Ale no ogólnie zaczynamy tutaj... Dobra, Martyna, ogarnij się. Koniec tej ekscytacji. Powiedz coś z sensem. Zaczynamy tą książkę w momencie, w którym Elizabeth wyrusza na poszukiwania właśnie Wiktora, który wyjechał na studia i od jakiegoś czasu nie daje znaku życia. Elizabeth mieszka w jego rodzinnym domu z jego rodziną i opiekuje się jego braćmi. No i później, w ogóle tutaj mamy coś takiego, że mamy rozdział i są normalnie wydarzenia teraźniejsze jakby, a później kursywą, mam nadzieję, że tutaj będzie widać, nawet tutaj na tej stronie jest to podzielone, a później kursywą mamy przedstawione retrospekcje, które właśnie przedstawia nam Elizabeth ze swojego życia. Dowiadujemy się, jak ona trafiła właśnie do domu Frankensteinów, skąd ona pochodzi. Dowiadujemy się później też, jak ta Justine, czyli właśnie ta opiekunka tych chłopców, bo tak naprawdę ona jest ich guwernantką, jak ona trafiła do tego domu. No naprawdę, kurczę, no tutaj też jest kilka ładnych zwrotów akcji, ale myślę, że dla ludzi znających historię Frankensteina to chyba nie będzie nic zaskakującego, chociaż tak jak mówię, nie mogę nic powiedzieć na 100%, bo ja nie czytałam oryginalnego Frankensteina, ale słuchajcie, no jeżeli retelling zachęca mnie do przeczytania Frankensteina, w ogóle co ja gadam, no zachęca mnie, ale przez rok go nie przeczytałam, nie? Ale przeczytam, obiecuję, że go przeczytam, naprawdę. Bo jestem zafascynowana po prostu tą historią. Dzięki tej książce mam tego Frankensteina już na półce, on czeka, czeka i myślę, że jeszcze chwilę poczeka, ale w końcu przyjdzie jego czas i w końcu go przeczytam. I jestem pewna, że po prostu się zakocham, tak samo jak zakochałam się w historii Elizabeth. Nie wiem, no nic więcej nie mogę powiedzieć, kurczę, ja naprawdę nie potrafię. No, nie potrafię. Ja nie potrafię, ale ja kocham tą książkę. To jest naprawdę świetna historia, cudowna, pięknie przedstawiona, trochę mroczna, powolna. No klimat, tak jak mówię, tych czasów jest oddany świetnie. Naprawdę świetnie. Elizabeth jest w ogóle jedną z moich ulubionych bohaterek literackich wszechczasów. Ta kobieta jest tak przebiegła. To jest no taka... O Jezu! Świetna jest, naprawdę jest genialna. Jej naprawdę nie wiadomo, czy my możemy jej ufać, czy nie możemy jej ufać. Ona, no, wie co zrobić, żeby wyjść na swoje, żeby było tak, jak ona chce. I właśnie z jednej strony ona jest... taka przebiegła, trochę zimna, ale z drugiej widać, że ma wielkie serce dla ludzi, którzy są dla niej ważni, że oddałaby za nich wszystko, że skoczyłaby za nimi w ogień i broniła ich po prostu za wszelką cenę. Także no to jest właśnie idealny portret bohaterki, które ja uwielbiam, że z jednej strony, wiecie, są takie, że no nie wiadomo co z nimi, a z drugiej mają naprawdę, naprawdę wielkie serce. No i ja już więc nic nie powiem, no. Po prostu czytajcie tą książkę, ona jest cudowna, Jezus, ja kocham i tyle. Jezus, moje argumenty są świetne, ja wiem o tym, wybaczcie mi, ale no tak jak mówiłam o ulubieńcach, jest najtrudniej powiedzieć coś sensownego, bo wtedy, no nie wiem, ja jestem taka, że po prostu o Boże, wtedy mną trzęsie i tylko tak, no, masakra, po prostu masakra, jestem najgorsza w tym wszystkim. No, ale naprawdę, o Elizabeth, tak jak o innych jeszcze coś tam powiem, tak o Elizabeth po prostu absolutnie nie mam pojęcia, co ja mam powiedzieć? O Boże! Ale tak, ale spróbujcie, proszę Was, dajcie mi znać, czy Wam się podobało, czy to jest Wasz klimat, bo mój to jest no w 100%. Martyna tak niekoniecznie zaczęła, ale niekoniecznie jest przekonana, bo to jest naprawdę taka ciężka, mglista książka, która Was po prostu tą mgłą swoją, wiecie, tak ten i trzyma i nie chce puścić i Wy jesteście w tym takim ciężkim, mrocznym, mglistym klimacie i jesteście w nim aż do samego końca, bo te wydarzenia, które tam się dzieją, jedno wydarzenie w szczególności, które dotyczy, wydaje mi się, że to nie będzie spoiler, które dotyczy właśnie brata Tora, no ono mi nadal siedzi w głowie, nie lubię takich rzeczy, bo po prostu mi siedzą w głowie później, ja nie mogę przestać o nich myśleć i one mnie najbardziej tak przytłaczają i właśnie ona jest taka trochę przytłaczająca, ta książka, to trzeba jej przyznać, jednak naprawdę, jeżeli lubicie takie klimaty, to no polecam Wam, naprawdę. No ona Was po prostu wciągnie i Was nie puści i będziecie tam siedzieć, a jak będziecie musieli wyjść, to już sami wtedy nie będziecie chcieli z niej wyjść. Dzisiaj jestem tragedią, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiaj jest piątek 13, to tak, to jest po prostu wina piątku 13. Czytajta te książki, naprawdę, ja Was proszę, a jak przeczytacie coś i to dajcie mi znać, bo ja się zawsze bardzo cieszę, że w ogóle próbujecie przeczytać cokolwiek z mojego polecenia. Jest mi naprawdę mega, 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 mega miło i ja się strasznie cieszę. Mimo, że wyglądam na taką zązę, to ja nie gryzę, piszcie do mnie. Jaka ta w ogóle reklama?
Ale tak, ja już kończę. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, które polecam ja lub Martyna, napiszcie nam to w komentarzach. Będzie nam naprawdę mega, mega miło, że dzielicie się z nami swoimi spostrzeżeniami, swoimi opiniami. Wasze na pewno będą bardziej sensowne niż moje. No i tak, a jeżeli jeszcze nie czytaliście, to dajcie znać, czy w ogóle do którejś z Was zostaliście zachęceni, czy w ogóle po którąś sięgniecie, jeżeli tak. To po przeczytaniu i przed, i po, i w trakcie piszcie do nas po prostu. Nie sprawia nam takiej radości jak to, że faktycznie czytacie te książki z naszego polecenia. No i po prostu dzięki nam odkrywacie cudowne historie, które z Wami zostają na dłużej. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten chaos, który ja wprowadzam w ogóle w te filmy, Wam nie przeszkadza. I że chociaż możecie się poświeć z mojego nieogarnięcia życiowego. Oj, grubasku, chodź. To jest Lircia. Dzień dobry. To jest mój niedźwiedź, który tak wali pazurami, bo musi mieć obcięte pazurki. Obecnie już nie będziesz przeszkadzać w nagrywaniu, prawda? Ojej. Dobra. Także my się żegnamy z Lirą. Dziękujemy za oglądanie. I moją już ostatnią propozycją jest Szóstka Wron. To jest duologia, mamy też Królestwo Kręciarzy. Jest to godna kontynuacja, jednak pierwszy tom wywarł na mnie największe wrażenie. I to było też moje pierwsze spotkanie z autorką. Tak więc ja uwielbiam ten klimat. Kaza, Inej, to wszystko, co tam się dzieje. To, że to jest pierwsze takie moje spotkanie z książką, bardziej gorzką niż słodką. Bo tam zdecydowanie nie ma owijania w bawełnę, nie ma subtelności, nie ma delikatności. Tam jest taka groza życia, czysty strach o to, jak przeżyć. Pokazane jest też to, co muszą bohaterowie w tamtym świecie robić, by przetrwać. I są to nastolatkowie zmuszeni do życia jak mało który dorosły. Tak więc tutaj mamy szóstkę bohaterów, która robi wielki skok, by móc się dorobić, by móc spokojnie żyć. I to jest też taka zemsta, bo głównym bohaterem tej historii jest Kaz i on robi to wszystko z zemsty, by się zemścić na tych ludziach, którzy zniszczyli jego rodzinę, zniszczyli jego nadzieję. I to rzeczywiście jest taki prawdziwy obraz tego, jak człowiek potrafi się pod wpływem okrutnych wydarzeń losu, jak zemsta potrafi napędzać człowieka do działań, do tego, by nie myśleć o niczym innym, tylko o dążeniu do celu. Tak więc naprawdę polecam Wam tą książkę, polecam Wam wszystkie te książki, naprawdę, autentycznie. To są takie moje życiowe perełki na obecny czas, do których na pewno będę wracać wielokrotnie i te historie chyba nigdy mi się nie znudzą. Ogólnie myślałam, że to będzie trylogia i uwierzcie mi, że jak skończyłam drugi tom, to ja przekartkowałam kilka ostatnich stron po kilka razy, próbując zrozumieć, co jest grane i kiedy będzie trzeci tom. Ja nawet w akcie desperacji zapisałam się do grupy na Facebooku o Szóstce Wron i przeszukałam przez kilkanaście dni, szukałam jakiejkolwiek informacji o tym, czy trzeci tom będzie. I uwierzcie mi, było mi tak przykro, że zostało mi złamane serce, kiedy dowiedziałam się, że autorka nie planuje trzeciego tomu. Myślę sobie, jak tak można? Ale trzeba było się z tym pogodzić. Chociaż ja nie do końca się jeszcze z tym pogodziłam. Ale jestem bliżej ku temu niż dalej. Tak więc to są wszystkie książki, które chciałam Wam dzisiaj przedstawić. To są wszyscy moi ulubieńcy, którymi chciałam się z Wami podzielić. Myślę, że za jakiś czas może zrobię jakąś aktualizację, ale raczej te pozycje już się nigdy nie zmienią. Ewentualnie dodam po prostu do nich kolejne ulubione. Ciekawa jestem, jak z Waszymi ulubieńcami, czy mamy jakichś wspólnych ulubieńców, dawajcie znać. Jeżeli nie mamy wspólnych, to podajcie swoich ulubieńców. Na pewno z chęcią z Martyną przekonamy się, co Wy lubicie, wymienimy się książkami, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. Żebyśmy ze sobą rozmawiali, wymieniali się książkami. I to na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odcinków albo do odcinków poprzednich. Gdzieś tam zrobię karty i oczywiście na zakończenie też będziecie mieli nasze polecane filmiki, tak więc klikajcie, komentujcie i bądźcie z nami. Do zobaczenia!